Hej, z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym będziemy mierzyć ubrania ze sklepu Shein. Raz na miesiąc, raz na kilka tygodni zamawiam u nich ubrania. Tym razem poprosili mnie, żebym wspomniała Wam o tym, że będą mieli rocznicę, urodziny, piąte urodziny, czy jakoś tak, rocznicę, i będzie u nich super dużo obniżek, super dużo wyprzedaży i super dużo okazji. Wszystkie linki do tych okazji i fajnych obniżek zostawię Wam na dole. Oprócz tego ode mnie macie zniżeczkę. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba 15%. Czy skończmy z domysłami? Wszystkie informacje będziecie mieć na dole, tak samo jak linki do tych ciuszków, które Wam będę dzisiaj pokazywała. No bo wiecie, że ja współpracuję z Sheinem, oni mi dają kodziki, ja sobie zamawiam ubrania i możemy mieć troszeczkę fanu tutaj na tym kanale, sprawdzając te ubrania, czy są fajne, czy są niefajne. Oczywiście w rozmiarach plus size. Zanim zaczniemy mierzyć te rzeczy, te ubrania, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli lubicie właśnie Sheinowe mierzymy. I cóż, zaczynamy od pierwszej sukienki, którą mam na sobie. Tak, bo jest to sukienka taka mała, czarna, z malutkim dekoltem, z malutkim rękawkiem, ale z dużym dekoltem dla urozmaicenia. Bardzo pięknie się prezentuje i brakuje mi tutaj jakiegoś wisiorka. Tak, żeby tutaj właśnie coś nam połyskiwało na tym dekolcie. Ona jest prosta, odcina pod biustem. Tutaj widzicie, mamy takie duże guziory brązowe, które ciągną się właśnie od góry, właśnie od tej góry do dołu. Mamy kieszonki takie kwadratowe, naszyte z przodu. Jeszcze wracam do tych guzików, bo dzisiaj może być troszkę chaotycznie, tak od razu mówię, bo dostałam paczkę, otwarłam i nagrywam. Także tak, te guziory są naszyte, one mają pełnić funkcję ozdobną i się tutaj nie rozpina, i chwała za to, bo naprawdę wszystkie sukienki, które są właśnie rozpinane na te guziki, to jest jakaś masakra, wszystko po prostu w nich wychodzi. Także sukieneczka taka czarna, zwykła, powiedziałabym, do botków na co dzień, do prześmigania, do jakiegoś płaszczyka. Długość jest taka za kolano, powiedziałabym, że w pół łydki, także według mnie bardzo fajnie. Ceny oczywiście też Wam nie powiem, no bo skoro spontan, skoro od razu nagrywam na spontanie, no to nie mam oczywiście przy sobie nic sprawdzonego, także link zostawiam na dole, zerknijcie sobie, jeśli jesteście zainteresowani. I tak, jeśli chodzi o moją opinię na temat tej sukienki, to jest całkiem spoko. Jeśli chodzi o materiał, to nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądaliście tamten filmik z Allegro, gdzie mierzyłam właśnie taką króciutką sukienkę, taką mega mini, taką super mini sukienkę, która też była w kolorze czarnym, jeśli nie widzieliście, link zostawię tutaj. No i właśnie tamta sukienka była dokładnie z dokładnie tego samego materiału i właśnie w tamtym filmiku też wspominałam, że no, materiał tamtej sukienki kojarzy mi się z chińszczyzną. Także tak, to jest właśnie ten sam materiał sukienki właśnie tej, której mierzyłam wtedy. Także no tutaj dostałam to z Sheinu, więc jest to dosyć zrozumiałe. Nie jest najgorszy materiał, jest to taka właśnie sztuczna dzianina, ale jak na Shein spoko. Od razu Wam powiem, że to dzisiejsze zamówienie będzie takie mieszane, bo będzie też trochę faili, trochę nie faili, trochę fajnych rzeczy, trochę nie fajnych rzeczy. No zdarza się, ostatnio chyba za dużo pochwaliłam właśnie Sheina, że jest taki cudowny i wspaniały przy okazji innych filmów, no i pach. No i słuchajcie, co my tutaj mamy? Mamy tutaj żółtą marynarkę, taką, to jest taki żółty, kanarkowy właśnie kolor. Bardzo zapragnęłam mieć takiej żółtej marynary do takich wspaniałych stylizacji właśnie z czernią. Możecie zobaczyć, jak to wygląda właśnie z tą sukienką. No i ta marynarka jest na mnie za duża, ale jest za duża, że ktoś by powiedział, że może jest taka przeskalowana. No nie, no zobaczcie, jest za duży rękaw, jest super szeroki rękaw, są super szerokie ramiona, zobaczcie, to ramię jest tutaj, ono się kończy tutaj, takie powinna mieć ramiona do tej marynarki. Tutaj mam na sobie rozmiar 4XL tej marynary chyba, jak zdejmę, to Wam powiem. No w każdym razie wszystko byłoby fajnie, bo materiał jest fajny, podszewkę mamy pod spodem, także spoko, nie jest zapinana na żadne guziki. Nie jest zapinana na żadne guziki, jest tylko taka właśnie, wiecie, taka do puszczenia wolno. Wszystko byłoby niby ok. Są z przodu kieszonki zaszyte, bo zaszyte, no ale
jak to wygląda. Po prostu jak to wygląda. Także jeśli jesteście większe ode mnie, to być może taka marynara będzie dla was spoko. Ona jest dłuższa, za pupę, także wiecie, o co mi chodziło. Nadal szukam takiej fajnej marynarki, takiej jak tamta czarna, kiedyś z Shinu. Wam mierzyłam, nie wiem czy pamiętacie, link tutaj zostawię. Aczkolwiek ona była fajnie miała krój, ale nie do końca była odszyta. Ta jest spoko odszyta, no ale... Nie wiem, po prostu jak marynarka, jak duża marynarka męża. O, może tak? Nie. Nie, po prostu nie i bardzo żałuję. Rozmiar 4XL. 4XL, marynara jest zdecydowanie na mnie za duża i jest taka po prostu, no po pierwsze wygnieciona, po drugie... No nie chcę powiedzieć przeskalowana, bo nie jest przeskalowana, jest po prostu taka... No taka nijaka, no po prostu ja nie wiem. Jeszcze razem założę, bo nie wierzę po prostu. Nie to, że jest na mnie za duża, bo oprócz tego, że jest za duża, no to jest za duża, no ale tak jakby... No nie wiem, tak jakby jakiegoś wilkołaka to było szyte. Dlaczego to jest takie szerokie tutaj? Wspomnę jeszcze, że sukienka też była w rozmiarze 4XL. No, także tak. Mamy tutaj koszulę. Koszula też jest w rozmiarze 4XL, jakbyście się od razu pytali. Ja mam tutaj kolejny fail. Zamówiłam sobie koszulę z myślą o tym, że nadal nie posiadam fajnej białej koszuli, a ona wydawała się taka spoko, taka dłuższa, taka troszeczkę Miami Beach znowuż. No i pierwsze co, rozchodzi się w biuście. Drugie, prześwituje jak po prostu jakaś firanka. Po trzecie, materiał, nie wiem czy wy tam zobaczycie w kamerze, ale ja widzę tutaj. Materiał jest tak błyszczący, tak się błyszczy, tak się mieni. To jest po prostu szok, zobaczcie na zbliżeniach. Po prostu to jest taki materiał właśnie, który był modny w latach 90. Panie miały takie właśnie bluzki z takiego połyskliwego materiału. Teraz tutaj zapinam sobie mankiet, nie wiem czemu. W każdym razie zapnę go, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Znowu jest super szeroki rękaw. Tu jest niby dobrze dopasowany, jest kołnierzek, z podku tak o rozwale. I w brzuchu jest za mała, już widzę. I kończ. Ja nie dam rady po prostu. Nie jest dopasowana w biuście. Ja pierniczę, patrzcie się jak się rozchodzi. Tutaj jest obcisła. Po prostu rękaw jakiegoś ptasiora. Oprócz tego brzuch też jest obcisła. A ostatni guzik jest na wysokości mojego, nawet nie, ponad powyżej mojego pępka. I tam na dole już faluje. Przód jest krótszy, tył jest dłuższy, deczko po bokach ma rozcięcia. Te rozcięcia są tak bardzo wysoko, że po prostu wszystko mi tutaj wypływa, wszystko mi tutaj wywala, cały brzuch. Także ona niby jest długa, ale po prostu jest krótka. To, co tutaj ma być, po prostu... wywala. Także ja sobie ją ubrałam tak na wierzch, na ubranie i wyglądała jak kitel lekarski. Nie. Tułów jest za mały, rękawy są za duże. No nie. Nie, nie. I nie. No i hej, mam tutaj kolejną bluzkę. Kolejną bluzkę w żółtym kolorze, w czarną krateczkę, w żółto-czarną krateczkę, z dekoltem, w hiszpańskim dekoltem, z taką tutaj falbaneczką, z taką gumeczką, z długim rękawem. Przy tym długim rękawie tutaj na dole mamy również falbankę i tutaj mamy taką kokardkę do zawiązania. I teraz nie zawiążę, no bo jedną ręką, ale na przebitce pewnie zobaczycie. No i powiedzcie mi, czy ta bluzeczka nie prezentuje się uroczo i słodko? No wspaniale się prezentuje. Tutaj też mam rozmiar 4XL,
ona się w ogóle nie rozciąga, to jest tak jakby płótno, tak jakby właśnie takie, taka farmerska koszula, taka typowa naprawdę, tylko no w świetnym kroju, jakby była rozmiar większa. Boże, no po prostu tutaj w biuście jest wszystko fajnie, nic mi nie uciska, wszystko pięknie sobie ruszam i mamy problem z brzuchem. Po raz kolejny mamy problem z brzuchem, znaczy nie jest bardzo źle, bo nie wygląda to bardzo źle, ale jednak czuję, że coś tam obciska. I długość też jest spoko, sięga tak właśnie w połowę pupy, także jest bardzo fajna, no i prezentuje się naprawdę ładnie. Według mnie prezentuje się naprawdę ładnie, nie wiem czy nie była dostępna w innych kolorach. W każdym razie, jak możecie już zauważyć, tak jakby motywem kolorystycznym tego zamówienia jest kolor żółty i czerń. Zaraz zobaczycie też dlaczego. Dajcie znać, co sądzicie. Dajcie znać, co sądzicie, czy ona się nada, czy się nie nada. Wydaje mi się, że może w niej wystąpię na jakiejś sesji i to będzie wszystko, bo naprawdę do jakiejś sesji właśnie na farmie dyń, na jakiejś właśnie jesiennej sesyjce będzie się prezentowała świetnie. Do chodzenia już troszeczkę jest mniej praktyczna, a to już dlatego, że ma taki właśnie tutaj wyrąbany dekolt, no ale wiecie, do jakiejś spódniczki, do jakiejś spodni, na jakieś wyjście, no to rzeczywiście jest to, no... No coś innego, coś zupełnie innego, no tylko u mnie ten brzuch. No tam się dzieje, tam się po prostu dzieje, tam się wszystko kotuje. I do tejże bluzeczki zamówiłam sobie, słuchajcie, skórzaną spódnicę. Zamówiłam sobie skórzaną spódnicę, która wygląda tak. Możecie zobaczyć, ona przez środek ma taki zameczek. Ten zameczek się oczywiście odsuwa. Jest taki funkcjonalny, także przy zakładaniu można go odsunąć, ale nie trzeba, no bo ten ta skóra jest taka troszeczkę rozciągliwa, także przy ubieraniu całkiem spoko można sobie po prostu to na siebie ubrać. Tu z przodu też mamy dodatkowy zameczek, czy tutaj jest jakaś kieszonka, nie ma tutaj żadnej kieszonki. W każdym razie na modelce wyglądała na taką mini skórzaną spódnicę i właśnie pomyślałam o tym zestawieniu, o tym zestawie, ta spódnica i ta bluzka. No i słuchajcie, ta spódnica jest ekstra, ta spódnica jest super, w końcu trafiłam na coś fajnego w tym zamówieniu. Ja będę chodziła w tej spódnicy, mimo że może tak super się świeci, jest taka, wiecie, taka trochę jak a la skóro latex, coś w tym stylu, taka, jest taki cienki materiał skóropodobny, ale nie ma to znaczenia, bo teraz się chodzi w takich rzeczach, chodzi się w skóropodobnych, chodzi się nawet w lateksowych, w świecących, także jak najbardziej na tak, ta spódnica jest super, ja w niej będę chodzić i nawet wydaje mi się, że na mnie wygląda niegłupio, a wiecie, że ja ze spódnicami mam takie love-hate relationship, więc wydaje mi się, że jak najbardziej na tak, skórzana spódnica pojawiła się w mojej garderobie, a wiecie, zamówiłam ją tak, tak żeby zobaczyć, tak dla jaj, tak żeby sprawdzić w ogóle co to za jakość, tak żeby ogarnąć w ogóle temat. Czy ja wam tutaj powiedziałam jaki mam rozmiar tej spódnicy? Ta spódnica też jest w rozmiarze 4XL, także jak najbardziej na tak, polecam wam serdecznie, taką spódniczkę. Dajcie znać, czy macie coś właśnie już skórzanego na jesień. Ja z zeszłego roku mam skórzane spodnie, ale nie wiem, czy one przetrwały, czy są nadal do noszenia. W każdym razie skórzana spódniczka już jest. Link do niej oczywiście też znajdziecie na dole. Ostatnia rzecz na dzisiaj to kurtka. Jakżeby było inaczej, w jakimże innym kolorze mogłam zamówić tą kurtkę? No w żółtym. No, w żółtym. I słuchajcie, moim takim jakby taką inspiracją zamówienia tej kurtki był serial Dark. Jeśli jesteście fanami, doskonale wiecie o co chodzi. Wstawię wam tutaj zdjęcie. Chodziło o to, że skojarzyła mi się z takim właśnie szaroburym krajobrazem, z takim właśnie szaroburym klimatem, z takim właśnie
atmosferą, rodem z jakiegoś właśnie thrillera, z jakiegoś horroru, właśnie z Darka. A w Darku główny bohater miał taką żółtą kurtałkę, która się właśnie odbijała od całego tego świata i wyglądało to nieziemsko. Więc stwierdziłam, że ja też chcę mieć taką kurtałkę, też chcę mieć taką żółtą kurtałkę właśnie na jesień, kiedy będzie bardzo ponuro, ja wyskoczę w takiej żółtej kurtałce i wszyscy będą się uśmiechać. Wszyscy, wszystkim poprawię humor. No i zamówiłam sobie, no i przyszła, no i lipa nie. Chociaż na początku myślałam, że spoko, będę chodzić teraz, jeszcze jak jest tak nie za bardzo zimno. Nie, nie będę chodzić. Ta kurtka nie ma podszewki, ta kurtka jest przezroczysta. Nie wiem, czy możecie zobaczyć. Zobaczycie spod spodu prześwitującą kratkę. Ona jest po prostu prześwitująca, zobaczcie. Oni zrobili to w ten sposób, że tutaj dali podszewkę. Tej podszewki jest tyle. Chwilunia. A tutaj dalej już nie ma tej podszewki. Także podszewka jest tutaj, podszewka jest na kapturze. A z tyłu, tak się obrócę. Z tyłu i w innych miejscach tej podszewki nie ma. Kaptur jest taki, nie mam pojęcia, o co chodzi, nie wiem, dlaczego jest taki ogromniasty. W każdym razie mamy tutaj takie troszkę do zamykania tego kaptura. No wiecie, o co chodzi, no chciałam po prostu mieć fajną kurtkę do zdjęć, chciałam mieć fajną kurtkę na jesień, taką troszeczkę przeciwdeszczową, troszeczkę takie palto przeciwdeszczowe, coś w tym stylu. Z przodu mamy kieszenie, teraz sobie odpinam. Sprawdzam, ale to jest wszystko, wiecie, to jest materiał jak, nie wiem, jak taki trochę cieńszy namiot, jak taki ortalion właśnie bez podszewki. No ściągnę ją, zobaczycie, no niby jest fajnie wykonana, niby z daleka fajnie wygląda i robiłam sobie zdjęcie w niej, wrzucałam na Instagrama, oczekiwania kontra rzeczywistość. Tutaj są troczki, zapinania, czarne guziczki, wszystko ładnie, jest też złoty zamek, no ale no bez podszewki i ten błysk, nie wiem, czy wy zobaczycie, czy wy widzicie ten błysk, jest taki właśnie błysk ortalionu. O, także nie. Jeszcze rozmiar, chwileczkę, jeszcze rozmiar. 3XL, kurtka jest w rozmiarze 3XL. Także to było już całe moje zamówienie. I kurczę, jestem bardzo zawiedziona i bardzo po prostu, nie wiem, jakaś taka rozmymłana jestem tym zamówieniem. Wszystko praktycznie na nie. Oczywiście to pięknie wygląda, no ale też rozmiarem nie bardzo. Jedyna to spódnica uratowała całe to zamówienie i mogę to ocenić na taką dwóję. Na taką dwóję i jeden, tak jak mówię, ratuje to zamówienie ta bluzka i skórzana spódnica, aczkolwiek, nie no, jakość tej bluzki jest spoko, po prostu jest nietrafiony rozmiar. Dobra, dajmy minus 3 dajmy temu zamówieniu, bo jakość bluzki jest ekstra, jest też super odszyta i design to jest miód, także no nie ich po prostu wina, że nie trafiłam z rozmiarem. Także tak, czyli było 6 rzeczy, 2 trafione, powiedzmy. Dajcie znać, czy wam się coś podobało, czy zamawiałyście coś ostatnio w chińskich sklepach. U mnie ostatnio po prostu był przesyt chińskich sklepów, miałam okazję też przetestować inne. Poza Shinem i właśnie tak jak wspominałam, za dużo się nachwaliłam tego Shinu i potem byłam w wielkiej euforii robiąc to zamówienie, takie mam wrażenie. No i wyszło jak wyszło, no ale cóż. Jeśli lubicie Shina, jeśli robicie u nich zamówienia, zerknijcie sobie na dół, no bo oni mają tu urodziny, mają tą rocznicę, także nie wiadomo, co tam się odwali, nie wiadomo, co tam się podzieje, jeśli coś, będą jakieś świetne zniżki, promocje, to na pewno będę was informowała na Face, na pewno będę informowała na Instagramie, o ile będzie coś fajnego, jeśli będzie coś fajnego, to dam znać, jeśli nie, no to nie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeśli lubicie filmiki tego typu. Zapraszam do moich social mediów, jak zwykle pojawiajcie się tam, pojawiajcie się na Instagramie, na blogu i na Facebooku, żeby być ze mną, żeby być tam ze mną po prostu w tych wszystkich moich miejscówkach. No i to było wszystko, ja się z wami żegnam, cześć, pa!